Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam państwa serdecznie. W minioną sobotę 2 lipca niemiecka gazeta Bild opublikowała wywiad z Billem Nelsonem, szefem NASA, Narodowej Agencji Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej Stanów Zjednoczonych. Ten wywiad jest bardzo interesujący w kontekście nowego wyścigu zbrojeń, też nowego wyścigu. Kosmicznego, gdzie głównym rywalem Stanów Zjednoczonych są Chiny, Chińska Republika Ludowa, i ten zresztą wywiad z Nelsonem jest świetnym tego potwierdzeniem. Bill Nelson powiedział, że Stany Zjednoczone są bardzo zaniepokojone tym, że Chiny rozwijają swój program kosmiczny, który jego zdaniem może mieć także no, taki bardzo istotny wymiar militarny. Szczególnie, szczególne zaniepokojenie szefa Amerykańskiej Agencji Kosmicznej wywołały plany załogowego lądowania na Księżycu, czy w ogóle tych misji księżycowych Chin, a zwłaszcza Planowanych lądowań na południowym biegunie Księżyca. Jak możemy przeczytać w niemieckim dzienniku, to państwo, które właśnie zdominuje Południową stronę Księżyca może wybudować bardzo istotną, bardzo, z taką powiedzielibyśmy, strate mającą strategiczne znaczenie bazę, bazę w kosmosie to tam hmm, prawdopodobnie w przyszłości można będzie wykorzystywać złoża wody do produkcji paliwa rakietowego, i to wywołuje bardzo duże zaniepokojenie. Strategów, strategów amerykańskich, zresztą widzimy, że Stany Zjednoczone przyspieszyły swój program. Program Artemis planują wysłać załogową misję na orbitę Księżyca w 2024 roku i do 2025 roku wykonać załogowe lądowanie w pobliżu właśnie południowego bieguna Księżyca. Widać po tym wywiadzie, jak wielkie zaniepokojenie NASA i w ogóle także Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych wywołały. Plany rozbudowy chińskiej stacji, chińskiej stacji kosmicznej, no i te ostatnie, te ostatnie wysiłki Chin w kosmosie. No, warto tutaj wspomnieć przede wszystkim o początku czerwca tego roku o misji Shenzhou 14. Jeśli połączymy tę misję. Z tym, co obserwowaliśmy w zeszłym roku, a mianowicie wyniesieniem pierwszego modułu chińskiej stacji kosmicznej Tiangong w kwietniu 2021 roku, no to widzimy, że te plany są niezwykle, niezwykle ambitne. No, jeśli spojrzymy na początek chińskiego programu lotów załogowych w kosmos, to został on przyjęty jako, najbardziej znany jest jako projekt 921. I zainaugurowany w roku 1992. Widzimy, że to wyniesienie. Modu modułu Tianhe w kwietniu 2021 roku było, było bardzo ważnym etapem. Biorąc pod uwagę fakt, że Międzynarodowa Stacja Kosmiczna być może w ciągu najbliższych lat będzie deorbitowana, no to Chiny mogłyby stać się jedynym państwem, które posiadałoby stałą właśnie bazę, bazę kosmiczną. I widzimy zresztą, że najbliższe 6 miesięcy to ma być bardzo istotna rozbudowa tej chińskiej bazy kosmicznej. Już pod koniec lipca tego miesiąca do modułu wspomnianego przeze mnie Tianhe ma dołączyć moduł Wentian, a w październiku tego roku kolejny moduł Mengtian. To bardzo ważne bardzo ambitne plany, i biorąc pod uwagę tę misję, właśnie Shenzhou 14, czyli w, no, wyniesienie w przestrzeń okołoziemską chińskich taikonautów, no bo to taki odpowiednik astronautów czy, czy kosmonautów, właśnie taka te terminologia chińska. To też bardzo ważne, że w, tym, w tej misji bierze udział 43-letnia Liu Yang. Pierwsza Chinka w kosmosie z 2012 roku, to można powiedzieć taka, taka ikona już chińskiego programu kosmicznego, taki wzór dla, dla chińskich, chińskich kobiet, które marzą właśnie o, o, locie, o locie w kosmos. No i rzeczywiście ta trzecia załogowa misja na pokładzie stacji kosmicznej, która ma potrwać do końca tego roku, ma być tak bardzo ważnym elementem rozbudowy stacji kosmicznej Tiangong i to niewątpliwie bardzo mocno niepokoi dzisiaj amerykańskich strategów. Jeśli ta misja się powiedzie, jeśli astronauci czy tajkonauci, którzy właśnie polecieli teraz na orbitę, połączą wszystkie trzy moduły w jedną dużą stację kosmiczną, no to Rzeczywiście będziemy mieli do czynienia w, w, z takim przełomem w chińskim programie kosmicznym w grudniu bieżącego roku pod koniec tej misji Shenzhou 14. Na pokład ma przybyć nowa załoga kolejnej misji Shenzhou 15, i przez kilka dni na pokładzie stacji Tiangong ma znajdować się aż sześcioro Tajkonautów. Także to jest istotna, istotna kwestia, że jeżeli te wszystkie plany zostaną zrealizowane, to już w kolejnym roku, w 2023, na chińską stację kosmiczną może trafić potężny teleskop kosmiczny, który zdaniem no, chińskich strategów, chińskich powiedzielibyśmy twórców, Obecnych realizatorów programu kosmicznego ma ambicje stać się takim chińskim odpowiednikiem teleskopu Hubble'a. Co ciekawe, w dłuższym terminie Chińczycy planują udostępnić stację kosmiczną dla astronautów z innych krajów. Mówi się tutaj o współpracy z Federacją Rosyjską, między innymi, a także wspomina się o perspektywie turystyki kosmicznej. No, jakby tego jeszcze było mało, warto przypomnieć zapowiedzi Chin z września 2021 roku, zgodnie z którymi Pekin ma wystrzelić następną generację rakiet o bardzo dużej wytrzymałości, no, wystarczająco potężnych, aby wysłać nowy załogowy statek kosmiczny na, na księżyc. I oczekuje się, że te, ta no, nowa generacja rakiet ma być zainaugurowana w roku 2028, czyli bardzo bardzo krótki tak naprawdę termin. Co bardzo istotne, nowa rakieta czy też nowy nowy ciężki pojazd nośny miałby być w stanie wynieść statek kosmiczny o masie od 15 do 50 ton i tutaj mówimy o tej trajektorii w kierunku Księżyca. Ta nowa generacja rakiet miałaby być również wystarczająco silna, aby umieścić sondę ważącą od 12 do 44 ton na trajektorii w stronę Marsa. To też bardzo istotna kwestia i oczywiście. Coś, co niezwykle niepokoi Stany Zjednoczone. Zresztą, jeśli spojrzymy na te plany chińskie, to mówi się tutaj o perspektywie 2030 roku jako o, jako o perspektywie wysłania tajkonautów na, na Księżyc. Co istotne w tym wszystkim, to także oświadczenie, oświadczenie rzecznika chińskiego MSZ-u, który no, bardzo mocno bardzo stanowczo zareagował na ten wywiad Billa Nelsona. Zhao Lijian, rzecznik chińskiego MSZ-u powiedział, że to nie pierwszy raz, kiedy szef Amerykańskiej Narodowej Agencji Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej ignoruje fakty i opowiada, no, można powiedzieć, takie średnio sprawdzone informacje na temat, na temat Chin. O Chiny, właśnie ustami swojego rzecznika MSZ-u, powiedziały, że strona amerykańska prowadzi oszczerczą kampanię przeciwko chińskim wysiłkom kosmicznym. Natomiast Chiny, zdaniem właśnie rzecznika MSZ-u, Chińskiej Republiki Ludowej, zawsze promowały budowanie. Wspólnej przyszłości ludzkości w przestrzeni kosmicznej, tak to, tak to ujął. No i także stwierdził, że Chiny sprzeciwiają się militaryzacji kosmosu i jakiemukolwiek wyścigowi zbrojeń w przestrzeni kosmicznej. No, faktem jest, że taki wyścig. Kosmiczny wyścig, kto będzie w stanie przeprowadzić szybciej załogową misję na, czy orbitę Księżyca, czy załogowe lądowanie w pobliżu południowego bieguna Księżyca, czy wyścig o to, o to kto szybciej pobierze próbki z Marsa, czy też przygotuje w jeszcze dłuższej perspektywie załogową misję na Marsa, oczywiście występuje i widzimy zresztą także połączenie. Sił Chin i Rosji i e, wspólne plany właśnie eksploracji Księżyca, bo to też o tym warto powiedzieć, to też jest czynnik, który bardzo mocno zaniepokoił stronę amerykańską. 16 czerwca 2021 roku podczas konferencji Global Space Exploration w Sankt Petersburgu Roskosmos, rosyjska agencja kosmiczna, zaprezentowała projekt budowy Międzynarodowej Księżycowej Stacji Badawczej, która jest wspólną inicjatywą rządów Rosji i Chin. Widzimy tutaj, że te plany nabierają tempa. Cała misja jest podzielona na etapy. Pierwszy z nich Obliczony na lata 2021-2025, ma na celu wytypowanie odpowiedniego miejsca pod budowę i ma być także miejscem na testy lądowników. Natomiast lata 2026-2030 to jest kwestia wysłania sprzętu, które ma tworzyć całą infrastrukturę komunikacyjną, zarówno na Powierzchni Księżyca Jagi na, na, na jego orbicie. No, i jeśli chodzi o taki, można powiedzieć, horyzont czasowy, dający się przewidzieć, to mówi się o roku 2036. Wtedy miałoby być zainaugurowana działalność tej właśnie rosyjsko-chińskiej bazy. No i rzeczywiście, biorąc pod uwagę fakt na skutków rosyjskiej agresji na Ukrainie, która rozpoczęła się 24 lutego bieżącego roku, no to widzimy, że te, ta współpraca między Moskwą a Pekinem zacieśnia się, i co oczywiście także przekłada się na kwestie Programu kosmicznego i tego typu wypowiedzi, jak, jak Nelsona, szefa, szefa NASA, no jasno wskazują, że mamy do czynienia dzisiaj już z wyścigiem kosmicznym, gdzie z jednej strony mamy Stany Zjednoczone, a z drugiej strony ten Chińską Republikę Ludową, czy też właśnie ten sojusz chińsko-rosyjski. Dziękuję Państwu za uwagę.